lustro dla wszystkich zakochanych, z kontaktem lub bez kontaktu. Witam kochani moi słuchacze, subskrybenci i wszyscy, którzy tutaj zaglądacie na mój kanał. Kochani moi, dzisiaj lustro z kart Lenormanda po dwóch stronach lustra i z kart Tarota po środku. Z lewej strony Wy, osoba pytająca, z prawej strony osoba ukochana Wasza, niezależnie kto to jest, czy kobieta, czy mężczyzna. Kochani moi, witam Was, proszę Was, napiszcie mi po lustrze, po tym filmiku, po tej wróżbie, po rozkładzie lustro, czy ta wróżba z Wami rezonuje w jakimś sensie. Oczywiście nie musi rezonować w 100%, ponieważ jest to wróżba dla ogółu, dla kolektywu, tak? Jeśli chcecie wróżbę indywidualną, to napiszcie do mnie na e-maila, to wtedy powróżę Wam osobiście, kochani. Natomiast teraz wróżę Wam tutaj kolektywnie dla wszystkich. Kochani, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach na moim kanale. Napiszcie mi e-maila, zamówcie wróżbę indywidualną. Ja Wam oczywiście odpiszę wszystko, na czym to polega. Musicie przysłać mi zdjęcia, daty urodzenia. No i oczywiście ja podam Wam opcje i ceny takich wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie. Kochani moi, teraz proszę Was jeszcze o komentarze, o lajki, o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz. Zostańcie z nami, zostańcie z naszą grupką. Już mamy 5000, prawie 600 subskrybentów tutaj na moim kanale. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję Wam. Także dołączcie do naszych subskrybentów i patrzcie tutaj na ten kanał, na filmiki. Dobrze, więc myślcie teraz o Waszej osobie ukochanej. Myśli osoby ukochanej. Uczucia osoby ukochanej. I zamiary osoby ukochanej. Dobrze. Więc mamy, kochani. Później jeszcze dociągnę karty Tarota. Natomiast teraz mamy z kart Lenormanda. Wasze myśli. Ty, jeszcze raz powtarzam, osoba pytająca, strona lewa. Osoba Wasza ukochana, strona prawa. Wasze myśli, osoba pytająca. Był jakiś tutaj koniec. Jest blokada, jest koniec. Być może rozstaliście się, ale w myślach macie pragnienie, by sprawy potoczyły się jeszcze raz dobrze. By tutaj coś się odrodziło znowu z tych popiołów, tak? Jak Feniks z popiołów, i by zaczęło się jeszcze raz między Wami dobrze tutaj układać. Kochani, każda śmierć, każda ta karta śmierci mówi o transformacji, czyli zmianach, które są bardzo istotne i potrzebne do odbudowy tej relacji. Więc na pewno potrzebujecie dużych zmian, by nie popełniać tych samych błędów. I tutaj może się jeszcze coś między Wami potoczy dobrze, ponieważ o tym myślicie, to macie w głowie i tego pragniecie. Wasza osoba ukochana myśli tutaj o tym, że był jakiś fałsz. Był jakiś fałsz w tej relacji, który nie był już być może do zniesienia. Myśli o tym, że być może Ty zdradziłaś, zdradzasz lub nie pokazujesz swoich uczuć, emocji, swojej prawdziwej twarzy. I tutaj ta osoba odwraca się od tej relacji. Widzicie, jest plecami odwrócona od tego fałszu, od tej nieszczerości w związku. Być może ktoś kogoś tutaj oszukiwał, czy Ty, czy on, oszukiwaliście siebie nawzajem lub nie byliście do końca tutaj szczerzy lub wierni.
I o tym ta osoba myśli, dlatego odwraca się na razie plecami od tej relacji. Co czujecie? Wy, kochana osoba pytająca, czujecie emocjonalną pustkę, widocznie chcecie tutaj napisać lub czekacie na informacje od Waszej osoby ukochanej. Chcecie komunikacji, chcecie pisania, chcecie, tak naprawdę Wy chcielibyście wysłać wizytę i wiadomość, tak? Ale być może też czekacie oczywiście codziennie na wiadomość od Waszej osoby ukochanej, na jakiś ruch, na jakąś akcję, na jakiś szybki rozwój spraw i też Wy chcecie tu widzę przyspieszyć i być może, nie wiem, no myślicie o tym, że macie emocjonalnie taki żal, taką pustkę i chcecie koniecznie tej komunikacji. Wasza osoba ukochana również pragnie stabilności, byście się pogodzili, by znowu nastąpiła ta stabilność, by znowu były emocje. No ta osoba ma emocje na pewno, ponieważ tu karta emocji, które są niespokojne, pływają w te i we w te, tak? W sercu. Te emocje są silne, ta osoba ma emocje do Was i chce stabilności z Wami, czyli pogodzenia się, powrotu, zgody. Jakie są zamiary Wasze, kochana osoba pytająca? Tutaj są jakieś blokady. Blokady jeszcze, być może jest ta sprawa, to rozstanie, czy jakieś sprzeczki, czy jakiś kryzys tutaj w tej relacji świeże. Tu są blokady i też wiecie o tym, że nad tą relacją musicie ciężko popracować, by był jakiś rezultat, ale chcecie powrotu. Chcecie tej powrotu tej osoby, pomimo że czeka Was ciężka, mozolna praca nad tą relacją, chcecie, by się te wszystkie problemy, niejasności, nieklarowności, chmury, które Was obciążają, negatywne myślenie, problemy, żeby to przeszło, żeby się rozjaśniło, wyjaśniło, by nastało znowu słońce i szansa dla Waszej relacji, tak? Żebyście zobaczyli nową szansę, światło w tunelu i słońce na horyzoncie, więc pragniecie tutaj jego powrotu, czyli o powrotu tej osoby ukochanej, niezależnie od płci i pracy. Zdajecie sobie sprawę, że potrzebna jest praca nad tą relacją i wyjaśnienie tych wszystkich problemów. Natomiast wiecie, że jeszcze są duże obiekcje i blokady i negatywne myślenie tutaj widzę, czyli jeszcze potrzeba czasu, by to wszystko wróciło do normy. Wasza osoba ukochana jest w blokadzie, w izolacji, w separacji, czyli tutaj może jest niedostępna, może zasłania się, nie wiem, innymi obowiązkami, pracą, udaje, że nie ma czasu, udaje, że na razie po prostu nie ma jej, tak? Zamurowała się tutaj uczuciowo i jest na razie tutaj w blokadzie, ale myśli o Was. Myśli o Was, o Waszej urodzie, seksualności i chce wyjść z tych blokad, z tej separacji, izolacji dla miłości, dlatego, że czuje miłość, chce romantycznych znowu chwil z Wami, chce pięknych emocji romantycznych, chce dwoistości, tak? Chce tego uczucia w sercu, także tutaj pełno jest emocji w tej osobie ukochanej i dlatego, że czuje ta osoba miłość i chce tej miłości, chce tutaj wrócić, też widzi Was bardzo atrakcyjnie i seksualnie, no i brakuje jej tych uczuć właśnie miłosnych. Zobaczmy, co jeszcze karty Tarota dopowiedzą. Co Was łączy, kochani moi? Także tutaj jeszcze w kartach Lenormanda chciałam zauważyć, że żadna z tych kart po dwóch stronach lustra się nie powtarza. Czyli nie ma jakiejś karty takiej powtarzającej się ważnej, która by chciała coś zaakcentować, podkreślić. Co Was łączy? Co łączy? Co łączy? Co Was łączy? Ok, dziękuję. Co Was łączy? Król Pentakli. Król Pentakli, tutaj jest podwójne znaczenie tej karty. Po pierwsze, być może łączy Was to, że szukacie oboje stabilności, długotrwałego związku. Pragniecie stabilizacji egzystencjonalnej, partnerskiej, w miłości,
A druga sprawa, że być może też finanse, tak? Finanse, sprawy finansowe. Może czujecie, że tutaj łączą Was sprawy finansowe lub że oboje możecie tutaj coś po prostu finansowo być może mieć jakiś sukces razem, tak? Być może planowaliście coś razem i myślicie o tym, że tutaj może Was ten związek, ta relacja finansowo razem jakoś rozwinąć, tak? Natomiast bardziej tu przeczuwam, że chodzi o stabilność emocjonalną, uczuciową, psychiczną, mentalną, że tutaj oboje potrzebujecie stabilnej relacji i pomimo tego kryzysu, który tutaj widać w kartach, tej separacji, blokad, nie wiem, izolacji, tak? Kryzysu śmierci czy rozłąki, chcecie oboje stabilnego związku. I tutaj mamy jeszcze w przełożeniu kart Tarota król buław, czyli oboje chcecie walczyć o tą relację, być aktywni, energiczni i dążący do celu. Chcecie tutaj osiągnąć ten cel i wrócić. Oboje chcecie wrócić do komunikacji, do spotkania, do romantycznych, pięknych uczuć i emocji. Także takie mi wyszły tutaj karty. No, mam nadzieję, że się tutaj zadzieje, niech się dzieje i niech te sprawy wszystkie tutaj tego kryzysu, tej izolacji, separacji miną i niech nastanie miłość. Czyli tą kartą mogę po prostu tutaj zaakcentować i zakończyć to piękne lustro. Życzę Wam właśnie tego, co pokazuje ta karta. Dwoistości, miłości, romantyczności. Do usłyszenia już wkrótce.